a na Mrugowskiej rzecz o nieruchomościach. REITy to temat, który w ostatnim czasie jest znów na tapecie, bardzo o nim głośno. A po co są REITy w naszym systemie? Po co naszemu rynkowi kapitałowemu i rynkowi nieruchomości? Zapraszam na rozmowę z ekspertem. A z nami w studiu Piotr Staniszewski, partner w warszawskim zespole nieruchomości Kancelarii Dentons. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Myślę, że jednym z najgorętszych tematów w tej chwili, jeśli chodzi o nieruchomości komercyjne, jest wznowienie prac nad REITami, czyli spółkami, które inwestują w nieruchomości, przynoszące dochód po to, żeby ten dochód, te zyski były wypłacane akcjonariuszom. Tak to z grubsza wygląda. Jak wiemy, wiele lat trwają próby wprowadzenia REITów do polskiego prawa i pytanie właściwie podstawowe jest takie, po co nam właściwie są te REITy z punktu widzenia rynku, zarówno firm nieruchomościowych, jak i inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych? Polska jest dużym rynkiem regionalnym, dużym rynkiem nieruchomościowym, na którym rokrocznie inwestowane jest 5, 6 czy nawet 6 plus miliardów euro. Mówimy tutaj o sytuacji sprzed tak naprawdę ostatnich dwóch lat, czyli powiedzmy takiego regularnego rytmu rynku, do którego byliśmy przyzwyczajeni w latach 2018-2022 do początku tamtego roku. Natomiast charakteryzuje nas dość niespotykana cecha, a mianowicie to, że większość, i to naprawdę ogromna, mówimy tutaj o ponad 90% kapitału, pochodzi z zagranicy. Polski kapitał inwestowany w nieruchomościach to kwoty rzędu 2-8% całkowitego wolumenu. Oznacza to, że w odróżnieniu od innych rozsądnie funkcjonujących rynków, mamy duży deficyt lokalnego kapitału, który przekłada się na to, że jesteśmy bardziej podatni na globalne trendy i brakuje nam takiej stabilnej bazy, która tworzy ten rynek i w większości krajów jest jego bardzo istotnym elementem. Dlatego REITy mogą być rozwiązaniem, które pozwoli zmobilizować polski kapitał, czyli kapitał osób, które oszczędzają swoje własne pieniądze, czy to na swoją emeryturę, czy na zabezpieczenie swoich dzieci, czy po prostu w celu uzyskania dodatkowego przychodu obok przychodów z pracy, czy prowadzonej firmy. Natomiast żeby one zafunkcjonowały w polskim obrocie, muszą być skonstruowane w taki sposób, żeby dawały oszczędzającym pewną preferencję, która skłoni ich do tego, żeby przekierować swoje oszczędności na REITy. W sensie tak, mam na myśli tutaj zrezygnowanie z lokaty bankowej, która jest bardzo częstym mechanizmem, w którym Polacy oszczędzają, do tego stopnia, że oszczędności w systemie bankowym to 1,7 biliona złotych. To są oszczędności gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, więc jest to ogromna kwota. Nawet gdyby ułamek tej kwoty został zainwestowany w polski sektor nieruchomościowy, dałoby mu to dodatkową płynność i było takim dobrym kołem zamachowym, dostarczyłoby kapitału w sytuacji, w której polski rynek mógłby się po prostu dzięki temu lepiej rozwijać, z korzyścią zarówno dla całej polskiej gospodarki, jak i dla tych osób, które w ten sposób lokowałyby swoje oszczędności. Nawet z tego, co teraz Pan mówi, można odnieść wrażenie, że to jest instrument głównie dla inwestorów indywidualnych, ale to nie jest tak, prawda, że to są główni akcjonariusze REITów. Nie jest tak. Oczywiście w REITy mogą inwestować i inne fundusze inwestycyjne. REITy również mogą być przedmiotem inwestycji dla funduszy emerytalnych, dla odpowiedników PPK. W zasadzie wszelkie formy inwestycji, takich powiedzmy pasywnych, idealnie pasują do REITów. Co odróżnia REITy od takiej typowej, w cudzysłowie, gry na giełdzie. Bardzo nie lubię tego sformułowania gra na giełdzie, bo jakby to nie jest gra, tak? Jest to po prostu forma inwestowania, która powinna się odbywać po rozsądnej analizie
przedmiotów, w które chcemy inwestować, więc z grą to nie ma wiele wspólnego, ale tak się utarło. Natomiast REIT-y mają to do siebie, że ich filozofią jest regularna wypłata dywidend. Na rynku amerykańskim, który jest rynkiem, na którym REIT-y powstały, mamy do czynienia z podmiotami, które wypłacają dywidendy regularnie od 50 czy 60 lat. Więc inwestując w REIT-y nie mamy za cel zarobienia na tym, że wzrośnie wartość akcji takiego REIT-u, ale raczej szukamy stabilnej i powtarzalnej dywidendy, w którą ustawowo REIT powinien być zobowiązany do wypłaty na poziomie 80-90% osiągniętych zysków. Więc inaczej niż w przypadku inwestycji w akcje przedsiębiorstw, typu takich najbardziej powiedzmy ostatnio rozpoznawalnych typu Nvidia, naszym celem nie jest to, żeby uzyskać 1700% zwrotu w skali 3 lat, tylko aby uzyskać 6-7-5% dywidendę, ale wypłacaną regularnie przez 10, 20, 30 lat. Jak długo tak naprawdę mamy horyzont inwestycyjny? Pytanie nasuwa się takie, w co REIT-y powinny inwestować? Ostatnie lata to bardzo duże zamieszanie jednak na rynku nieruchomości komercyjnych. W biurach mamy chociażby pracę zdalną, która pozmieniała pewien charakter, czemu ma służyć biuro i tak dalej, i tak dalej. Pan jest też reprezentantem Polskiej Rady Centrów Handlowych. Czy nieruchomości handlowe, no, które też swoje przeżyły, prawda, w ostatnich latach, w Polsce przynajmniej dzięki ustawodawcy. Chciałem się zapytać, czy nieruchomości handlowe to jest dobry obiekt inwestowania i w co generalnie powinny REIT-y inwestować w Polsce? Prawda jest taka, że REIT-y powinny inwestować w każdą klasę aktywów nieruchomościowych, która przynosi stały przychód. Tutaj jesteśmy zwolennikami stanowiska, że nie powinno istnieć odgórne limity dotyczące klas aktywów, czyli REIT-y powinny same być w stanie stworzyć swoją strategię inwestycyjną. Oczywiście powinny ją transparentnie zakomunikować swoim udziałowcom, ale wszystkie rynki nieruchomościowe są poddane pewnym cyklom gospodarczym i pewnym trendom, więc oczywiście w ostatnich latach powiedzmy takim bardzo poszukiwanym aktywem w Polsce były obiekty logistyczne, magazynowe, przemysłowe. Tutaj widzimy potencjał zdecydowanie duży na przyszłość dzięki globalnym trendom polegającym na relokacji fabryk czy centrów rozwoju czy centrów usług do Polski w celu skrócenia łańcuchów dostaw. Na pewno retail, czyli nieruchomości handlowe. Widzimy dynamiczny rozwój parków handlowych w mniejszych lokalizacjach. W sensie nie budujemy już ogromnych centrów handlowych typu Arkadia, Złote Tarasy. Raczej budowane są mniejsze formaty, natomiast na znacznie większą skalę, co powoduje, że dość naturalnie tworzą się portfele zróżnicowane geograficznie, które przynoszą stały przychód, ponieważ one służą lokalnym społecznościom do robienia regularnych zakupów i to jest miejsce zakupowe, którego nie zastąpi nam handel w sieci i takie miejsca zawsze będą potrzebne i w długoterminowej perspektywie będą to obiekty, które będą generowały stały strumień przychodu z tytułu umów najmu, które zostały w nich zawarte. Mamy też klasę aktywów mieszkaniowych, też dość kontrowersyjną na polskim rynku, ale biorąc pod uwagę, że mamy ponad milion mieszkań w rękach prywatnych i kilkanaście dosłownie tysięcy mieszkań na rynku posiadanych przez podmioty profesjonalne, mam tu na myśli fundusze inwestycyjne, które wynajmują mieszkania osobom fizycznym. I również łatwo się domyślić, że jest to przestrzeń, w której REIT-y mogłyby działać i również inwestować w aktywa mieszkaniowe. Mamy... No właśnie, powiedzmy sobie to, że jak to się ładnie po polsku mówi, jak się poczyta internet, to właśnie ten komponent mieszkaniowy wzbudza, tak jak pan powiedział, dużo kontrowersji. Jeszcze kilka lat temu to inwestorzy PRS byli tak zwanym cenzurowanym, jako ci, którzy
zdestabilizują, mówiąc krótko, ten rynek najmu, który jest w rękach osób prywatnych, będzie też duże zamieszanie na rynku mieszkań na sprzedaż, bo te fundusze będą wykupywać całe bloki od deweloperów. No teraz, kiedy się mówi o rejtach, to jest jakby druga fala takich opinii. Jak to wygląda? Myślę, że to jest dużo obaw, które sądzę, że można i należy próbować rozbroić. Jak widzimy na rynku, mieszkania pod wynajem nie zastąpiły sprzedaży mieszkań odbiorcom indywidualnym, wręcz przeciwnie, po pewnie takiej fali wzrostowej ostatni rok i uruchomiony program kredytu 2% przekierował tak naprawdę zainteresowanie deweloperów jednak na budowanie pod sprzedaż, a nie budowanie dla funduszy pod wynajem. Więc to są, powiedzmy, obszary rynku, w których nie do końca widzimy te zjawiska, których się tak bardzo obawiano. W cudzysłowie, że przyjdzie fundusz i będzie wykupywał całe budynki, a indywidualni nabywcy nie będą mieli czego kupować. Otóż jakby swoboda kształtowania cen po stronie deweloperów w stosunku do nabywców indywidualnych, a jednocześnie dość niewielka dostępność gruntów typowo mieszkaniowych powoduje, że ceny są bardzo, takich obiektów są zbyt wysokie dla większości funduszy, które są gotowe zainwestować w mieszkania pod wynajem, więc one z kolei szukają alternatyw. Alternatywą tutaj jest budowanie takich obiektów mieszkaniowych albo w zasadzie przeznaczonych może na korzystanie przez osoby fizyczne w krótszym terminie na nieruchomościach, które z różnych względów nie mogą w taki sposób taki typowy być zagospodarowane przez dewelopera pod kątem sprzedaży. Więc tutaj zdecydowanie jest nisza i też widzimy przekierowanie się różnych inwestorów właśnie na takie alternatywne modele. Mam tu na myśli na przykład akademiki, które są budowane w biurowcach, które są poddawane konwersji, albo właśnie biurowce, które są burzone w celu wybudowania na nich mieszkań pod wynajem. To nie są typowe inwestycje, jak sobie wyobrażamy, taki standardowy produkt deweloperski, czyli osiedle mieszkaniowe, nie może być zrealizowane w tego typu miejscach, a jednocześnie są to budynki, które jeżeli są zarządzane w odpowiedni sposób, mogą generować stały strumień przychodów, czyli właśnie spełniać tą podstawową kryterium, dla którego REIT powinien być zainteresowany taką nieruchomością. Ponieważ o tych REIT-ach mówimy od kilku lat, można odnieść wrażenie, że branża bardzo na nie czeka i jak tylko ustawa zostanie uchwalona, to pojawi się tutaj mnóstwo tego typu spółek. Nikt nie ukrywa też, że jest to ważne dla warszawskiej giełdy, która by mogła zyskać taki zastrzyk kapitału, zastrzyk nowych spółek, a biorąc pod uwagę Pana doświadczenia, Pana rozmowy z inwestorami, to no, gdyby ta ustawa została właśnie dziś uchwalona, to jaki jest scenariusz rozwoju REIT-ów w Polsce? Ile ich by mogło tak realnie powstać i w jakiej perspektywie? Trudno mówić o konkretnych liczbach. Na pewno jest to temat interesujący i przy każdej tak naprawdę odsłonie informacji o tym, że REIT-y wracają do agendy legislacyjnej. Mamy zawsze kilka zapytań od naszych klientów, którzy widzą w REIT-ach albo możliwość upłynnienia swojego portfela, czyli wprowadzenia go na giełdę w taki sposób, żeby ten portfel mogli zainwestować inwestorzy indywidualni lub inne podmioty, które z różnych względów nie są gotowe na zakup całej nieruchomości, ale chętnie partycypowałyby w przychodach, które ona generuje. Mamy na pewno kilka firm, które funkcjonują jako REIT-y zagranicznie i byłyby zainteresowane tym, żeby być REIT-em notowanym na polskiej giełdzie. Mamy wreszcie też podmioty, które widzą w REIT-ie szansę na skonstruowanie elementu strategii swojego rozwoju. Więc na pewno jest to ciekawe źródło, szczególnie w sytuacji, w której mamy dość wysokie koszty pozyskania kapitału. Jeżeli mówimy tutaj o kapitale finansowanym przez dług, no jednak odsetki od kredytów czy odsetki od obligacji są związane ze stopami procentowymi i często koszt kapitału
po prostu jest zbyt wysoki i hamuje rozwój branży. Gdyby dało się pozyskać ten kapitał w formie kapitału własnego poprzez czy IPO, czy jakąś częściową konwersję i sprzedaż akcji w tak skonwertowanym ricie, to daje to po prostu pewną alternatywę i pozwala, powiedzmy, skomponować ten miks kapitału własnego koniecznego do dalszych inwestycji z różnych źródeł tak, żeby ta inwestycja miała sens ekonomiczny. Więc z tej perspektywy im więcej mamy takich możliwości na rynku, tym lepiej dla inwestorów, tym lepiej dla rozwoju gospodarki, no i też daje to dodatkowe szanse na lokowanie swoich oszczędności czy osobom fizycznym, czy też bankom, czy też funduszom emerytalnym. Czekamy więc na to, co pokaże Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju, bo to te resorty pilotują pracę nad ustawą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Staniszewski, partner w warszawskim zespole nieruchomości w kancelarii Dentons, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.